Cześć, mam na imię Kuba i chciałem Was przeprowadzić przez cyfrową stolarnię firmy Infotech. Praca w cyfrowej stolarni jest przeznaczona dla dwóch osób, czyli tak, pierwsza osoba za pomocą wózka Manutech pobiera sobie elementy, przechodzi do magazynu płyt. W magazynie płyt mamy podświetlony regał, z którego musimy podebrać płytę, pobieramy płytę, przechodzimy na centrum obróbcze, płytę podajemy, następnie maszyna obrabia nam gotowy element, powiercony element, pofrezowany, przynosi nam na stół odbiorczy. Operator bierze elementy, szczytuje je tutaj za pomocą czytnika, wyświetla mu się wszystko w monitorze, jaki numer, jaki element. Przechodzimy dalej do okleiniarki Casodei Infotechu. Okleiniarka posiada wstępne frezy, automatyczną regulację grubości płyt, podcinaki, polerkę. Elementy wychodzą na gotowo z okleiniarki. Elementy przechodzą wózkiem podawczym. Płyną tutaj. Stąd operator pobiera element. Przechodzi do wózka Sortek. Jest to regał, który ma na celu segregację, żeby następny operator wiedział, skąd pobierać, jak skręcać. Przejeżdżamy sobie do strefy montażu. Na strefie montażu operator posiada monitor. Na monitorze oczywiście może sobie włączyć daną półkę z regału. Mamy fajny rysunek złożeniowy, listę elementów, wymiary. Montażysta bierze sobie z wózka Sortek elementy, pobiera, no i skręca. Tak to wygląda w skrócie. Jest to zautomatyzowana stolarnia dla małych i większych przedsiębiorstw.